Dzień dobry, firma Elektro Łukasz Kałka. Po dość długiej nieobecności nie kręciliśmy żadnych filmików, ale postanowiłem znowu rozpocząć tę nową edycję filmów z naszych montaży. Więc mamy tutaj budynek, w którym żeśmy zainstalowali wszystkie instalacje. Między innymi tutaj na pierwszy rzut oka widzimy instalację rekuperacji firmy Zender. Następnie w dalszej części pomieszczenia kotłowni mamy rozdzielnicę, która zasila pompę ciepła. Tutaj mamy już zużycie pierwsze tej pompy ciepła po kilku miesiącach. Natomiast były miesiące letnie, więc tak naprawdę jest to niemiarodajne. Pompę ciepła, jak widać, mamy tutaj do czynienia z pompą Wismana. Jest to pompa 151A, czyli z wieżą hydrauliczną, czyli ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, około tam 200 litrów. Ten budynek jest budynkiem nowym. W całości jest tutaj wykonane ogrzewanie podłogowe. Są tu dwa obiegi, jest obieg grzewczy dolny i górny, więc ze względu na to, że pompa ciepła nie jest przystosowana ze swoim buforem do zasilania dwóch obiegów grzewczych, mamy tutaj bufor, dzięki któremu zasilamy te dwa obiegi. Tak jak wcześniej wspominałem, są to pompy wysokotemperaturowe. Pomimo, że jest to nowy budynek i mogłaby być tutaj zastosowana pompa niskotemperaturowa, po wspólnej rozmowie z inwestorem oraz działem technicznym firmy Wisman, naszym opiekunem, stwierdziliśmy, że jednak damy tutaj pompę wysokotemperaturową, gdyż ona umożliwi nam tak naprawdę dużo szybsze przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Także to jest nasz kolejny montaż pompy firmy Wisman. Zobaczymy, jakie będzie zużycie za rok. W tej instalacji możecie Państwo też zobaczyć mniej więcej, że to wygląda znowu bardzo estetycznie. Instalacja jest zrobiona ładnie. Także czekamy teraz na serwis tego urządzenia oraz na roczne zużycie. Za chwilę jeszcze pokażę filmik, jak wygląda urządzenie na zewnątrz. No i tutaj mamy jednostkę na zewnątrz ustawioną na płycie betonowej. Jednostka w tej chwili pracuje, dwa wentylatory. Jest bardzo cichutko, jest to jednak bardzo duża maszyna. Ta jednostka zewnętrzna waży ponad 200 kg. No jak widzimy, jest to tutaj estetycznie ładnie wszystko zrobione, znowu przygotowane do już do zimy. To będzie pierwszy okres zimowy dla tej pompy ciepła, także w przyszłym roku zobaczymy, jakie będzie zużycie energii elektrycznej. Zapraszam do współpracy. Jeśli są jakieś pytania, proszę pisać do mnie maile lub dzwonić do mnie na telefon. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kałka.